Dzień dobry, Martyna Nowicka-Wilk, to jest program Gości Dnia, a moim i Państwa gościem jest Agnieszka Klimek-Fałat, psycholog szkolny. Dzień dobry. No właśnie, Pani Agnieszko, dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, czyli psychologię szkolną u dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę. Proszę mi powiedzieć, jak Pani ocenia kondycję psychiczną dzieci oraz młodzieży dzisiaj w szkołach? Myślę, że jest to trudne. Jest to trudne zarówno dla obecnej szkoły, jak i dla rodziców tych dzieci, ponieważ treści jest bardzo dużo, bodźców jest bardzo dużo z świata zewnętrznego, natomiast tak naprawdę możliwości mamy ograniczone. Mhm. A jak dzieci sobie dzisiaj w szkołach radzą? Czy ocenianie, oceny są ważne i gdzieś budują tą kondycję psychiczną u dzieci i młodzieży, czy bardziej w drugą stronę? Myślę, że widzimy efekty tego oceniania i dzieci myślą sobie, że stanowią tyle, co ta ocena. Życie to dorosłe weryfikuje bardzo mocno, one tego jeszcze nie wiedzą. Natomiast bardzo często wydaje się dzieciom, że ich wartość, o ich wartości świadczy ocena. Dlatego myślę sobie, że te oceny nie są na tyle ważne, co sam fakt wspierania tego młodego człowieka w jego poczuciu wartości, ważności, nie za to, jak się uczy, jakie ma oceny z matematyki, tylko za to, jakim człowiekiem jest, tak? I tego myślę, że brakuje we współczesnej szkole, ale nie dlatego, że nie ma chęci. Po prostu brakuje, ponieważ nie ma możliwości. A jakie możliwości są potrzebne, żeby to było w szkołach i żeby dzieci czuli się dobrze i pewnie w takiej szkole? Myślę, że jest przeciążenie. Jest bardzo duże przeciążenie, jeśli chodzi o program nauczania. Bardzo duży jest nacisk na oceny, bardzo duży jest nacisk na to, ile tych ocen trzeba zdobyć, w jakim czasie, waga ocen jest bardzo ważna. To wszystko sprawia, że gdzieś ten człowiek jest na szarym końcu i żyje sobie bardzo długo w takim przekonaniu, że wszystko ma ważność, tylko nie on. A nauczyciel, no jak to nauczyciel, no też za bardzo nie ma tutaj w tym temacie wsparcia, bo nie ma go tak naprawdę od kogo dostać. Pedagodzy są przeciążeni, psychologowie w szkołach są przeciążeni, kuratorium nie wspiera, mam takie wrażenie, bardziej kontroluje i narzuca kolejne obwarowania, tak, gdzie każdy się zastanawia, jak temu podołać i jak to tutaj ma wyglądać poprawnie. No i tutaj w konsekwencji tego wszystkiego zaczyna brakować czasu i przestrzeni na tego młodego człowieka. Trzeba też zauważyć, że psychologowie w szkole mają 11 godzin, tak? I teraz mamy placówkę, 1000 uczniów i 11 godzin. To sobie Państwo to przemnożą, ile to jest minut na jednego ucznia. No właśnie, czy w każdej szkole powinien być taki psycholog, który siedzi i czeka na tego ucznia, który ma problemy? I jak to zrobić, żeby ten uczeń, jeżeli ma problemy, zgłosił się do tego psychologa? No bo to często są takie problemy, z którymi młodzież się boryka, ale nie wie, jak wyjść z tej sytuacji. Tu jest ogromna rola dla pedagogów, ponieważ to pedagogowie są od wielu lat tą osobą, która jest tą apteczką emocjonalnej pomocy i do której uczeń przychodzi z zaufaniem. I jeśli pedagog przekieruje taką osobę do psychologa, no to wtedy to bardzo fajnie też zaczyna funkcjonować w takiej placówce. Natomiast myślę, że to właśnie przez pedagogów, ewentualnie przez rodziców. Każdy rodzic wie, dostaje zawsze powitalnego maila na początku roku od psychologa, że taki psycholog jest do dyspozycji i można skorzystać z jego pobytu w danej placówce, o ile jest, bo z tym też wiemy, że jest różnie. W jednych ci psychologowie są, a w innych być może nigdy nie będą. No właśnie, ja też przyznam szczerze, że jestem w szoku, bo przygotowując się do tej rozmowy, no to dotarłam do takich informacji, że psychologowie w szkołach bardzo mało zarabiają. Czy to jest prawda i możemy to potwierdzić? Tak jest. Psychologowie przede wszystkim mają bardzo mało godzin, tak? To jest 11 godzin, które oni mogą dostać. Często oczekiwania są, że mają być dyspozycyjni najlepiej przez 5 dni w tygodniu, więc to już jakby jest nierealne. No i ich stawka to jest około 20 zł. Myślę, że tak to wychodzi, jak to wszystko przedzielimy.
To jest ciężki temat. Zawsze finansowe tematy są ciężkie, ale jak sprowadzić tego psychologa? Bo to by było takie nasze marzenie, żeby każdy psycholog był w jednej, jeden psycholog w jednej szkole i żeby te wsparcie psychologiczne w tych szkołach było. No ale za taką stawkę to chyba ciężko, bo bardziej opłaca się mieć swój gabinet. Nie oszukujmy się, coś trzeba zrobić w tej kwestii, myślę. No tak, tu możemy liczyć tylko na to, że trafimy na pasjonata, którego cieszy po prostu rozwój w placówce szkolnej, tak? I który czerpie z tego dużo satysfakcji. Akcji, więc gdzieś ten czynnik finansowy schodzi na margines. Natomiast gdyby to tak ekonomicznie porównywać, to tak, praca psychologów, jeśli brać ekonomię, to jest nieuzasadniona finansowo z uwagi na to, że no, wszyscy Państwo, którzy korzystali kiedykolwiek z usług psychologa, to wiedzą, mają świadomość, ile taki psycholog w swoim gabinecie zarabia, a ile może dostać w szkole polskiej. Tutaj mam odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu, bo pani uwielbia pracę z dziećmi i tą psychologię z dziećmi. Jak pani ocenia właśnie tą swoją pracę? Jak ona wpływa na takiego młodego człowieka i co można wychodząc od pani z gabinetu uzyskać? Ja uwielbiam swoją pracę, tak jak pani powiedziała, tak. Ja w tej przestrzeni sobie długo już funkcjonuję, jako na początku byłam nauczycielem historii. Obecnie również wspieram młodzież ucząc HIT-u w szkole średniej, natomiast jako psycholog tak też jestem, realizuję się tam ze względu na to, że jest to dla mnie taka przestrzeń do realizacji, gdzie mam bezpośredni kontakt z młodym człowiekiem, mam bezpośredni kontakt z rodzicem i jestem przeszczęśliwa, kiedy rodzice właśnie traktują nas, osoby uczące w tej szkole, jako osoby sprzymierzone z nimi, a nie jako rywali, bo wtedy możemy uzyskać najlepsze efekty i w współpracy z takim rodzicem możemy dać dużo fajnego wsparcia dziecku, tak, i wzmacniać jego odporność psychiczną, bo o to przecież chodzi. No najczęściej, jeśli trafia już rodzic do tego gabinetu psychologa, to trafia po już takim rozczarowaniu, i najczęściej po wizycie u psychiatry. Ja tutaj nie chcę w żaden sposób. Bo procedury tak mówią, że my pierwsze musimy z dzieckiem, jeżeli mamy jakieś problemy, udać się do psychiatry, nie do psychologa, tylko do psychiatry. Tak, więc ci rodzice oczywiście z tego korzystają i wiadomo, że psychiatrzy są potrzebni i tutaj nikt nie będzie z tym prowadził zasadności, tak, tego. Natomiast obserwuje się coś takiego, że te dzieci, kiedy są olokowane, często umyka im jakaś faza rozwoju, tak? Idzie to albo w takie stłumienie, albo w taką nadpobudliwość, a obowiązek szkolny trzeba realizować i teraz od dziecka wymaga się tyle samo. Natomiast te leki w jakiś sposób często, ale to często, tłumią możliwości tego dziecka i tu jest wtedy nasza rola, żeby wzmacniać tą odporność tego dziecka, tak? Wiemy wszyscy, jaka jest rola tych tabletek, natomiast my potrzebujemy to dziecko wzmocnić, dać mu doświadczenia, gdzie ono samodzielnie zaczyna pokonywać trudności. No i obecnie obserwuje się to w taki sposób, że rodzice z tej troski o dziecko bardzo chcą temu dziecku pomóc, bardzo wspierają go w pokonywaniu różnych trudności. I kiedy przychodzi to pierwsze doświadczenie, gdzie dziecko ma samodzielnie pokonać jakąś trudność, no to mamy do czynienia z jakąś depresją, z bezsilnością, spadkiem emocji, dziecko nie chce chodzić do szkoły, tnie się albo tam samobójstwo chce popełniać, tak? Ale to jest wynik tego, że wcześniej jakby sytuacja w jego życiu, nie było sytuacji w jego życiu, gdzie musiało pokonywać samodzielnie te trudności i kiedy dziecko sobie rośnie, trudności z wiekiem narastają, i przychodzi w pewnym momencie ta samodzielność bądź samodzielne zrealizowanie jakiegokolwiek zadania, no to wtedy jest przerażenie i bardzo często właśnie efektem tego jest, no czy właśnie taka niechęć chodzenia do szkoły, czy depresja, czy nawet tam manipulowanie rodzicem, myślami samobójczymi. Dużym wrogiem w tym wszystkim dla młodzieży jest teraz internet, bo tam można zauważyć takie trendy, które wydarzają się i młodzież za tym idzie, niestety. Ależ oczywiście, tak. I to jest coś, no, z czym żyjemy, tak? To już jest jakby wpisane w nasz rozwój. Natomiast przy tak malejącej roli autorytetu rodzica, młodzież szuka i dzieci szukają tych autorytetów na zewnątrz. I to jest takie też bardzo charakterystyczne z perspektywy gabinetu psychologa,
jakie są trendy. I śmiem twierdzić, że te trendy idą z sieci, bo w ubiegłym roku mieliśmy falę depresji. Po fali depresji przyszła fala cięć. Jak się wykruszyła ta fala cięć, przyszła fala samobójstw, tak? Straszenia samobójstwami, nie samobójstw, tylko straszenia tymi samobójstwami. A obecnie jest fala niechodzenia do szkoły, tak? Więc myślę sobie, że przy takiej intensywności i niezależnie w której placówce przyjmuję i w którym gabinecie jestem, powtarzają mi się, ja już to nazywam jakimś trend czy coś charakterystycznego. Ten sam scenariusz można powiedzieć. Ten sam scenariusz, tak. No to myślę, że to jest jakaś informacja, która płynie z tych wszystkich mediów, do których dzieci po prostu najzwyczajniej w świecie mają dostęp, tak? Dobra wiadomość jest taka, że i to kiedyś minie, tak? Natomiast no, potem trzeba sobie zadać pytanie, no jak żyć bez depresji, bez manipulowania samobójstwami, jak żyć, będąc szczęśliwym człowiekiem. Tak jest. I też pani poruszyła tutaj bardzo ważny temat, rodzice, bo na nich bardzo dużo zrzuca się. No, rodzic jest odpowiedzialny za to, żeby wychować to dziecko, wykształcić je, zarobić na nie, więc jest zapracowany, wraca z pracy, musi zrobić zadanie z tym dzieckiem i jeszcze cały czas od tego rodzica się mu coś wymaga. Jak tutaj też pomóc tym rodzicom? To jest bardzo ważne, aby ten rodzic był po jednej stronie, po tej samej stronie, co nauczyciele w szkole. Bardzo często widzę, że przerzuca się winę na rodzica i kiedy nauczyciel sobie nie potrafi poradzić z danym uczniem, winą obarcza się rodzica. Natomiast no, rolą rodzica w tym momencie, kiedy uczeń jest w szkole, no, jest zarabiać tak, na to dziecko. I tutaj no, ważne są też te kompetencje jednak tych nauczycieli, dyscyplinujące chociażby tych uczniów, żeby móc realizować to, do czego ten nauczyciel został zatrudniony w danej placówce. Natomiast faktycznie jest taki trend i to jest od lat trend, że tak fajnie przerzuca się winę, tak? Bo to szkoła, bo to nauczyciel, ale po środku mamy młodego człowieka i wiadomo, że ten człowiek potrzebuje mieć silnego rodzica, tak? I potrzebuje również otrzymać wsparcie ze szkoły, tak? Więc te czynniki wychowawcze, rola wychowawcza oczywiście spoczywa na rodzicu, ale rola nauczania dyscyplinująca na lekcji, no spoczywa na nauczycielu, tak? I nie możemy wszystkiego tłumaczyć tym, że ktoś ma takiego rodzica bądź nie, tak? No a w sytuacji, gdzie no rodzic jest dzisiaj osamotniony, dużo wyzwań się przed nim stawia, bardzo dużo osób w ogóle daje sobie prawo, aby go oceniać, tak? Więc ten rodzic no, jest osamotniony w tej roli. Tu jest bardzo ważne, aby myślał o sobie, że faktycznie jest najlepszym rodzicem dla swojego dziecka, bo to dziecko przecież nie ma innego rodzica. I tak długo, jak ten rodzic jest rodzicem, no to proszę Państwa, to nie jest kwestia dyskusji, to jest rodzic, tak? I dla dziecka, już w zależności w jakim środowisku zapytamy, zawsze rodzic jest najważniejszą osobą w życiu. I myślę, że w ten sposób należy przypominać tym rodzicom, że to oni są ważni, tak? Oni są ważni w tym, w tej roli, jaką pełnią. No to właśnie, jak wychować takiego młodego człowieka, żeby był pewien siebie i gonił swoich marzeń? Bo to jest najważniejsze, to jest trudne pytanie, bo gdyby rodzic i pedagog miał wyjście z tej sytuacji, to by wiedział, jak wychować takiego młodego człowieka i nie byłoby tych problemów, z którymi my się na co dzień borykamy z młodzieżą. Rozwijać w nim poczucie wartości, kreatywność i wyobraźnię. I kiedy my uczymy go kreatywnego życia, korzystania z własnej wyobraźni, to dziecko nie jest odtwórcze. To dziecko jest, bardzo mało rzeczy można mu narzucić, ponieważ dziecko sobie wymyśli rozwiązanie w każdej sytuacji. Ale udaje się to najpiękniej, kiedy to dziecko ma rodzica, który jest silny, który widzi rodzica szczęśliwego, rodzica, który realizuje swoje pasje, rodzica, który nie narzeka, rodzica, który nie chodzi do pracy, której nie lubi, tak? Tylko rodzica, który jest uśmiechnięty, jest szczęśliwy, nie obwinia całego świata za swoją sytuację życiową, tylko po prostu bierze się z życiem za bary i realizuje według własnych zasad swoje szczęście, wyjazdy, podróże. Nie zasłania się tym, że czegoś nie można. Więc pamiętajmy, dziecko zawsze jest reprezentacją, wzoruje zachowania rodzica, tak? Więc my z tego zachowania dziecka możemy bardzo dużo wyczytać.
jakie postawy on reprezentuje i którego dorosłego, tak? Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy rozmawiać z dziećmi na ciężkie tematy, jeżeli na przykład przychodzimy do pracy i tam koleżanki mówią o tym, że teraz jest trend właśnie na to, że w internecie takie czy takie coś pojawia się, przychodzimy do domu, rozmawiamy z tym dzieckiem, czy jednak nie siejemy paniki i porzucamy ten temat? Myślę, że ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, tak? Nie straszyć, ponieważ kiedy będziemy dziecko straszyć, będziemy mieć dziecko bardzo lękliwe, które będzie się lękowe, będzie się bardzo bało wszystkiego z zewnątrz, tak? I to bardzo widać. My się skupiamy na tym, że dziecku, nie wiem, kleszcz w lesie boże tam grozi, tak? Natomiast nie skupiamy się zupełnie na tym, co płynie z sieci, jakie tam są zagrożenia, tak? Tak? Ale dlatego, że nie mamy nawet dostępu do tego i nawet nam się dorosłym nie wyobraża, jakie treści tam są promowane, tak? Więc dlatego warto jest zwrócić uwagę, nie cały czas, ale po prostu w sytuacji, która tego wymaga, zwrócić uwagę na takie zagrożenia, tak? Ile dorosłych pada ofiarami, prawda? Jakichś wymuszeń, czy już facebookowych, czy internetowych. Ja już dzisiaj na swojego maila również dostałam informację, tak, że ktoś mi chce zostawić spadek. No przecież to niczemu innemu nie służy, jak wyłudzeniu danych, tak, po to, aby mieć do nich dostęp. Więc no nie nabierajmy się na to, tak? Niech każdy korzysta ze swojego rozumu i wyciąga z tego wnioski. I tego uczmy. Tak jest. Są też rzeczy, które i nauczyciel, i rodzic nie powinien mówić do swojego ucznia i dziecka. Są takie słowa, na przykład jesteś beznadziejny. Tak, to są rzeczy, które długo, długo są w głowach każdego z nas i jeśli w ten sposób zdefiniujemy tego młodego człowieka, to on w tym przekonaniu przez całe życie idzie i dopiero jak nie trafi na jakiś konkretny trening mentalny albo jakiegoś konkretnego coacha czy psychologa, to będzie w tym przekonaniu sobie żył, wierzył i myślał, że faktycznie tak jest, tak? To, czego należy przede wszystkim unikać, to porównań. No niestety, szkoła, system jest taki, że porównuje, bo są oceny. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie porównywać swoich dzieci z żadnym innym dzieckiem, bo to dziecko jest wyjątkowe, takie, jakie jest. Tak. Jeśli my mu zbudujemy obraz jego wyjątkowości, niezależnie od tego, jak oceniają go inni, to on sobie w takim przekonaniu będzie rósł. Takie dziecko będzie mniej podatne na sugestie innych osób z zewnątrz i takie dziecko będzie mniej podatne na te wszystkie manipulacje, które są, tak? Więc to jest bardzo ważne, aby swojego dziecka nie pomniejszać, porównując go z innym dzieckiem, ponieważ te porównania powodują, że on traci, on bardzo dużo w życiu traci, ponieważ wierzy w to, tak? Dziecko wierzy we wszystko, co usłyszy, kiedy jest... Tym bardziej od rodziców, swojego autorytetu, czy tak. Nauczyciela, który też jest tym autorytetem. Tak, więc bardzo ważne jest, aby tego dziecka nie porównywać. Tak samo ważne jest, aby rodzice nawzajem się nie oceniali, ponieważ jeśli będą się nawzajem oceniać, to te dzieci również będą miały deficyt, jakby wchodziła chociażby w tym obszarze, bycia już później rodzicem dla własnych dzieci, tak? Dziecko ma dwoje rodziców, wiadomo, że dwoje rodziców przyczyniło się do tego, że to życie jest teraz, tak, na świecie, na ziemi. I powinni grać do wspólnej jednej Więc bramki. Tutaj no, naprawdę można sobie podarować te wszystkie oceny, bo dziecko będzie zawsze kochało tak samo, tak, a tylko robimy dziecku trudność, kiedy pozwalamy sobie na jakieś takie oceny, kto lepszy, kto gorszy. Nie ma lepszego ani gorszego rodzica, są po prostu rodzice, tak, i gdyby nie ci rodzice, to dziecko nigdy by na świecie się nie pojawiło. Ostatni temat, który chciałam poruszyć, to jest, czy dzieci powinny mieć swoje pasje i swoje marzenia, jakieś zajęcia pozalekcyjne. Czy takie dzieci są mniej narażone właśnie na te rzeczy w internecie, na te niebezpieczeństwa? No bo na przykład, jeżeli jest młody człowiek, który uwielbia piłkę nożną i codziennie ma trening, to on nie myśli o tych negatywnych rzeczach, bo ma jakieś zajęcie. Bardzo ważne jest, aby to wypływało z motywacji wewnętrznej tego dziecka. My też często popełniamy taki błąd, że chcemy jakby zaspokoić swoje niespełnione ambicje dzieckiem i nakierowujemy go na jakieś
jakieś pasje, na jakieś zajęcia, no i to dziecko jest przymuszone do tego, żeby je realizować. I to do pewnego momentu działa, potem się okazuje, że nie. Więc pozwólmy tym dzieciom się, proszę Państwa, nudzić, bo one na to nie mają czasu. I kiedy dziecko się nudzi, najpiękniej działa wyobraźnia. I on w tej nudzie jest w stanie wymyśleć, co tak naprawdę sprawiałoby mu frajdę, albo co on tak naprawdę mógłby robić. I kiedy on zaczyna to właśnie robić, to wtedy to idzie najpiękniej, ponieważ on robi coś ze swojej motywacji, ze swoich pobudek, tak? Nie jest to motywacja rodzica, bo jeśli my będziemy to dziecko motywować tylko poprzez swoją perspektywę, to będziemy mieli efekt w pierwszej klasie szkoły średniej, że dziecko stwierdzi, że ono już nie chce chodzić do szkoły, tak? Bo ono nie miało nigdy motywacji tak naprawdę do chodzenia do szkoły, a w średniej szkole, i teraz mam to nagminnie, dlatego też się z tym dzielę, mam bardzo dużo rodziców, którzy nie wiedzą kompletnie, co zrobić z dzieckiem, które nagle nie chce realizować obowiązku szkolnego, tak? No bo już takie dorosłe, takie samodzielne, no i uznało, że nie będzie chodziło do szkoły, tak? Więc to wskazuje na to, że prawdopodobnie to dziecko nigdy z własnej motywacji nie realizowało tego obowiązku szkolnego, że to rodzicowi bardziej zależało na tych ocenach niż temu dziecku. No i potem przychodzi poziom wyżej, tak? Realizacja obowiązku szkolnego i się okazuje, że no, pojawiają się trudności, tak? A rodzic jest już tutaj w tym momencie bezsilny, bo nie wie kompletnie, co z tym fantem zrobić, tak? Więc bardzo ważne jest, że niezależnie, co nasze dziecko robi, wspierajmy go w tym, ale niech to wynika z jego takiej wewnętrznej motywacji, gdzie on realizuje siebie, tak? To nie znaczy, że mamy popierać lenistwo. Oczywiście nie, zdrowe granice, tak? Lenistwo nie, tak? Natomiast jeśli ma jakieś pasje, chce coś robić, to dajmy mu to zaufanie, dajmy mu, przyjrzyjmy się, tak? Jak on sobie z tym radzi, jak być może ma jakiś swój pomysł, jak z jakąś sytuacją sobie poradzić, i ten nasz wcale nie jest najlepszy, więc pozwólmy temu młodemu człowiekowi pokonywać te trudności. Wiadomo, że on się uczy na swoich doświadczeniach, na swoich błędach. No, my jesteśmy od tego, aby być obok, przyglądać się temu i wspierać tego młodego człowieka. To jest piękna puenta, którą zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że Pani odwiedziła nasze studio i poruszyła ze mną te tematy, które dla rodziców bardzo ważne są. Dziękuję, że mogłam być uczestnikiem dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.